mam informację, że nabyć można tomik tylko 10 zł i myślę, że jest warto mieć właśnie te wiersze u siebie w domu. Zapraszamy, posłuchajmy. Uśpieni. W moim miasteczku nikt nie rzuca kuflami. Czyściciele ulic od świtu zacierają ślady. Bazar z t-shirtami już dawno na obrzeżach i coraz więcej przejść, które łączą ludzi. Wszyscy wiedzą, gdzie mieszka miłosierdzie na czterech kółkach. Okno życia wyssało jest mlekiem matki. Odtąd nikt nie upada pochopnie. Coraz tłoczniej za to naleśnikarni. W Ratuszowej kupił jej czerwoną różę, na krakowskiej filiżankę malowanej kawy. Zakołował ogniu kroczy ze mną włoskimi uliczkami, bez mrocznych tajemnic, rozpalaj płochą jaskółkę do wysokiego lotu. Potem nosiła go w sobie przez wiele dni i nocy, od wielkiej pamięci do dziury sercu w ziemi. To ja zabiłam Laurę Palmer, by domknąć cień mężczyzny w kobiecie. Talita Kum. Nie bić jej, bo nie zdołasz wytłumaczyć świtu. Wychodzącej z cienia łatwo osłupieć w zachwycie. A potem ciepłego dnia nie odklei bez bólu od skóry. Owinie się tobą jak całunem utkanym ze słów. Zapisze każdym rozbudzonym rytaniem. Nie dotykaj jej dłoni. Kiedy już otworzy oczy, ufna pójdzie za tobą w inny sen. Wieczorem nie zrozumie zachodu słońca. Słowa o czekaniu. Przyjdą do ciebie wszyscy. Zamącą ci w głowie, w sercu, w gardle. Rozwiążą język na cztery strony świata. Zawiążą oczy na to, co bliskie. A my spotkamy się potem, kiedyś, za 100 lat, przy wspólnym stole. Przełamiemy się resztą czasu. Nie poznamy siebie. Obsesja spotkań. Z uporem maniakalnego raka wracam wciąż w to samo miejsce. Wystarczy moment, by poczuć. Mijając, przymykam oczy. Nie trzeba łowić pośród. Zakładam, że tam czekasz. Jest ten sam czas i nic się nie wydarzyło. Na wypadek, gdyby pozostaje jeszcze możliwość naliczania dni od nowa. Prawda jest taka, że za każdym razem chce się spotkać tylko samego siebie. Inni nas nie widzą. Runo. W dzieciństwie obrasta się w zapach piwoni, potem już tylko w piórka i pył. Przy drodze dmuchawce, latawce, wsi też, odór z zejść podziemnych. Swędzi pamięć jak dym z ogniska, tlące się na środku łąki stóp siana. Pamiętasz, jak włożył od niego rękę i jakby sięgała po złoto. Potem już tylko krwawnik na skórę, coraz więcej krwawnika, coraz mniej ogrodu. Carus transformans. Motto. Tęsknota bez nadziei ziszczeń rodzi pogardę. Stefan Grabiński. Zawsze jest jakiś ślepy tor i garbaty dróżnik, który zaprowadzi cię w głąb własnej duszy. Pomoże wyzwolić z pułapu niskiego lotu, doklei nową parę skrzydeł. Sięgam poza tęsknotę.
wkładając niecierpliwe ręce w cudze rękawy, ciepłe tunele bez wylotu. W oswojonych sklepieniach chciałoby się pozostać na zawsze. Pragnę, byś uwierzył, że dusza istnieje niezależnie od ciała. Obracasz moje słowa w żart. Pokazujesz, jak z obojętnością patrzeć na uciekających z pędzącego pociągu. Sito dróg. Więc to już się skończyło. Tak niewinnie, niewidocznie, niechcący, zaledwie zatrzymałem chwilę. Były sensy bez sensu, zdumienia wyrzucane za okno, przez okno wołania. Wcale nie trzeba być, słyszeć, przyklejać, odklejać, nawet wyjaśniać, rozjaśniać, porozmawiać na temat, którego nie było. Otwieranie i zamykanie drzwi jest jednostronnie prawdziwe, dla pozoru. Zmierzchem. Schowała się pod próg, pod światło. Będzie skrzypieć tu zawsze, wciąż u siebie, gdzie mogą wchodzić i wychodzić. W każdy kąt, świeżą plamę, w nowy zamach. On, ona, stopy, stópki, ktoś obcy. Nie jej, nie do niej, zawsze obok. Będzie ćmą ciepłą w nocy. Na cudzym szczęściu wyfrunie, nad ich nie wiedzą. A jeżeli wypadnę przez okno, zanim zbuduję dom, do którego chciałabym się zaprosić, zostaną tylko drobne przedmioty, gromadzone na przyszłość i wszelki wypadek, jak obrazy oswajone na ścianach. Nie przynoś mi niczego więcej. Ukradkiem nie sprowadzaj siebie i życia do przestrzeni zbyt ciasnej, by pomieścić własne myśli. Nie pytam, co stanie się, kiedy nas już nie będzie, ale codziennie spowiadam się ze strachu, czy ktoś ocali ten świat, który przechowuję na lepsze jutro. Korzenny posmak. Manuela ma siwe włosy i twarz anioła. W bocznej nawie płowieje samotnością. W zasadzie mogłaby nie istnieć. Zapisuje się zaledwie freskiem na wyciągnięcie ręki starej matki i siostry, które trzeba nakarmić. Tym tłumaczy kolejne spóźnienie. Mężczyźni wiedzą, że nigdy nie smakowała jak dobre porto. Kocham Manuelę, krzyczy Antonio w drodze powrotnej z winnicy Pereira. Kobieta przez chwilę pachnie wanilią i dębem. Jej oczy uśmiechają się, błękitnieją jak azulejus. A gdyby tak jak krew zejść głębiej, obłaskawić ciemność i ziemię poniżej poziomu zamarzania. Można by przetrwać nie jedną zimę, ugładzić wszystkie myśli i wyprostować słowa, pod czystą płachtą śniegu zabliźnić stare rany. Wiosną wyjdzie z kopczyków żywe, korytarzami w stronę światła, jak przylaszczki rozświeci się po świecie, przygarnie to, co swoje, pod paznokciami brud, w śnie wyciszone drganie. W nowej odsłonie smaku znajdą swe przyzwolenie. Prażone kasztany. Nie musisz ich dla mnie przywozić z Grenoblu. Wystarczy, że obiecałeś, choć wcale nie prosiłam. A ja pomyślałam, że dotąd nikt tego nie zrobił. Na pewno nie zdążę skosztować wszystkiego, więc żal pozostanie zawsze ten sam. Teraz będę tylko twierdząco odpowiadać na trudne pytania. Tak, jestem szczęśliwa.
szczęśliwa, nosząc w kieszeni te z drzewa na pobliskim podwórku. Od jesieni do kolejnego spadania. Mogę wyobrazić sobie posmak nerkowca, sparzyć język, jedząc pieczone kartofle. Wspólny mianownik odchodzi. Woda opada coraz niżej, a my jeszcze pływamy. Dobrze, że zalesili przed laty tło. Za chwilę łąka wyschnie, a potem wyrośnie nowa trawa. Ktoś ją skosi, wysuszy i będzie znów czekał na rześki deszcz. My z lornetką na ganku ręce będą porywać sobie prawo do pierwszeństwa podglądu. Kiedyś będziesz uczyć innych. Wody przybywało, wody ubywało. To jeden z tych nielicznych wyjątków, gdy komuś nie odrosło więcej włosy, bo podmiot jest poza głównym przypadkiem minionego lata. Breloczek. Te kilka dni chodziło z twarzą starca wąskimi ulicami Omiszu. Zrozumiałam istotę domów przyklejanych do nagiej skały. Nie znasz siły mojego przywiązania. Chciałabym tu zagubić się, poczekać na ciebie. Przy drożnym kramie dotykam drewnianego konika morskiego. Ostatni już wiersz, a przypomnę, że tomik zawiera ponad 60 wierszy. Nie chcielibyśmy po prostu odkrywać wszystkich, także jeżeli Państwo będą mieć tomik, to wtedy ja myślę, że autorka również tutaj idzie na swojego autora, to prawda? No to wtedy zapoznacie się z Państwem oczywiście z wszystkimi tymi wierszami. Proszę bardzo, posłuchajmy. To doskonale, to jest rzeczywiście ostatni zaznaczony mi wiersz. Proszę, czyli prawda. Sany. Dziewczyna z obrazu Pata Dietera stoi naga i ufna i gotowa wejść w morze. A taka fakirka na przykład, stąpająca po szkle, która potrafi odliczać dni przypływami, to dopiero jest rodzaj patologii. Mój Boże. Za to, że tak pięknie wiersze przeczytaliście. Ja na koniec odczytam, żeby nie zanudzę, jeszcze tylko jeden wiersz. I tu mogę powiedzieć, że się utożsamiam z podmiotem lirycznym. Jednocześnie znowu fruwałam we śnie, a raczej jak ryba pławiłam się w powietrzu. Zawsze z tego samego miejsca to moje wychodzenie w górę, spod rodzinnego domu, ponad szczeblami poręczy. W rzeczywistości potrafię jeszcze chodzić w wodzie, zanurzona po piersi, z rękami opuszczonymi do pionu, co przypomina pozę pingwina. Na głębokości 4 metrów pokazywałam im nieraz tę sztuczkę. Mogłabym jeszcze wyżej lub głębiej, ale pamiętam, że nie wolno mi spaść ani dotknąć nogami dna. Czubek, nie ptak, nie ryba, a jednak nie zaprzeczają, że można mieć skrzela i kości pneumatyczne jednocześnie. Lubią, gdy opowiadam im o swojej niepowtarzalności. Rano sami pytają, czy znowu fruwałam. Więc sobie jestem histerycznie blisko. Codziennie szukam potwierdzenia. Analiza dna nie jest problemem egzystencjalnym. Zrozumiałam, gdy powiedział o kobiecie, wyszła z domu przed świtem. Nie zabrała ze sobą nic. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, ale chcę zapytać, może z Państwa prosimy zabrać głos. Proszę bardzo. Ja głośno mówię. Chciałam zapytać autorkę Janeczka. Jak zaczynasz, po prostu przystępujesz do tworzenia tej poezji, czy tworzysz ją od pierwszego do ostatniego zdania,
teraz, czy wracasz wielokrotnie? Dwie, trzy linijki, cztery, pięć? Nie. Nie, trzy, potem ciąg dalszy. Nie, wbrew pozorom, bo tak jak mówię, że ja zdaję sobie sprawę, że ona jest tak uładzona, że być może nawet za bardzo uładzona ta poezja, że nie jest to tak, że jak gdyby siadam i piszę długo. Mnie jest tak, że po prostu jest jakiś impuls, jakaś emocja, potem robię wszystko, w kuchni, w domu, w łazience i ten wiersz gdzieś chodzi cały czas we mnie i on mi się układa. Powstaje pierwszy wers, drugi wers, trzeci wiersz, wers i dlatego ja te wiersze znam na pamięć, bo on najpierw się jak gdyby powstaje we mnie, a potem dopiero przychodzę i go zapisuję. Ale jestem też taka bardzo, bardzo pochopna i wydaje mi się, że już to jest skończone i już wtedy nie mam w ogóle potrzeby, żeby do tego wracać. A potem okazuje się, że jak po jakimś czasie, że się zauważa, czy jakieś tam przekręty, czy stylistyczne, czy coś jest nie tak, że jednak trzeba do tego powrócić. Ale nie jest to jak gdyby coś takiego, że taki proces typowo twórczy, rzemieślniczy, nie. Raczej ja chodzę, ja to myślę, żeby nie zapomnieć już tego, co jest, co się tam gdzieś urodziło i tak to powtarzam i jak on jest gotowy, praktycznie cały, to ja go zapisuję. W taki sposób to przebiega. Bardzo proszę. Ja miałam okazję kilka wierszy przeczytać wcześniej, zanim dzisiaj tu usłyszałam. Muszę powiedzieć, mimo że tak pięknie tu Pani i Lucja interpretowaliście i Ty, Janeczko, to tak jak z malarstwem i każdą inną sztuką, tak samo poezja potrzebuje odbiorcy tego innego, nie tylko autora. I oprócz tego, co Ty wymyślisz i co Ty sobie wyobrażałaś, my dodajemy swoje własne wyobrażenia i muszę powiedzieć, że wczoraj po prostu zwaliłaś mnie trzema wierszami z nóg, tak się popłakam, jak dawno nie płakałam, po prostu tak potrafisz wyrazić uczucia, które w nas głęboko tkwią, że rzadko się to zdarza u największych poetów. I muszę powiedzieć, że naprawdę udało Ci się i polecam Państwu naprawdę ten tomik poezji, bo sięga do naszych najgłębszych przeżyć i wrażeń, które my w sobie mamy, przeżywamy, a często ich nie wyciągamy na zewnątrz, obawiając się, że może są wstydliwe czy jakieś inne, ale muszę powiedzieć, że naprawdę powaliło mnie to, mówiąc nowoczesnym językiem. Dziękuję. Dziękuję za to, że doznałam takich wrażeń. Dziękuję Ci, ale jeżeli mogę Ci odpowiedzieć, to Ci nie powalił wiersz, ale to ja bym się zaprosiła. Na pewno. Proszę bardzo, dziękujemy. A może Pani Roma Jegor, która napisała tak piękną recenzję. Bardzo proszę. Czy mogę wywołać? Która sama jest poetką, prawda? Ja mogę tylko powiedzieć, że kibicowałam Janeczce od samego początku. Miałam to szczęście, że poznałyśmy się parę lat temu i wspólnie w zasadzie wyciągnęłam Janeczkę na warsztaty poetyckie do Macieja Szczawińskiego, który poznał od razu poetkę. Wiedział, że tam coś drzemie i pochwalił i zachęcał i ja myślę, że bardzo dobrze się stało, bo każdemu potrzebny jest taki kibic z boku, który by go dopingował, który by nawet jednym słowem, czy jednym swoim uczuciem zachwytu nad jednym wersem, czy wierszem dodał tej energii. Pozwolił poecie, żeby uwierzył, że to, co pisze, znajduje odbiorcę i ten odbiorca jest zainteresowany, jest uwrażliwiony na te słowa, które tam się znajdują i że warto swoją energię, swoją wrażliwość, swoje słowa w tych wierszach umieszczać, bo komuś to sprawia, nie wiem, radość, może zadumę, może zachwyt, może po prostu poruszenie serca, tak jak ładnie powiedziała moja przedmówczyni, że jakieś pokłady ludzkiej wrażliwości, jakieś pokłady uczuć się nam odzywają przy
tak pięknej poezji, którą nam prezentuje Janeczka, bo ja mam głębokie przekonanie, że to jest naprawdę bardzo dobra poezja. I pięknie dziękuję Janeczku za wywiad. Ja mówię, że zawsze gdzieś, no przyklejałam się do koleżanki Romy, która też, no dzięki niej poznałam też kilka osób bardzo takich znanych i piszących osób. Zawsze mnie tam gdzieś Roma ze sobą czy zabierała i tak nieśmiało też poprosiłam o słowo. Z przyjemnością. Znalazłam, także że bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję, Romko. Też kiedyś tobie też naprawdę to, że się w ogóle ośmieliłam to wydać, bo bardzo pamiętasz już kilka lat temu, jak w ogóle się ośmieliłam czy tam cokolwiek przesłać, to się tak wtedy dbałam, co ty w ogóle odpiszesz, bo też bo wyrocznią byłaś i po prostu nie wiem w ogóle jak odbierasz, bo nawet nie o to teraz wychodzi w tej chwili, ale też tam gdzieś to twoje takie słowo ciepłe, no pojawiło się. Przynajmniej ta akceptacja, także. No, tym bardziej, że Gala to, co myśli, to mówi pani, bo na pewno szczerze. Dziękuję bardzo. Też dalej. A może rzeczywiście kilka słów. Dawno cię nie słyszeliśmy, Galu. Nie. Ja już Janeczce wszystko przez telefon powiedziałam. Jak śmiała wydać książkę, ja o tym nie wiedziałam. No co tu powiedzieć? No, słuchaliśmy wierszy i one mówią same za siebie. Ja tak też zawsze uważam, że nie lubię tego, co autor chciał przez to powiedzieć. Powiedział to, co powiedział, to, co napisał. Każdy z nas odbiera wiersz dla siebie, przez siebie. Także ile nas tu razem jest, tyle było nowych wierszy napisanych przez Jankę. No, bardzo się cieszę, że wydała tą książkę. Powinna to już była dawno zrobić. No. Już ją dawno kiedyś namawiałam, potem jakoś tak odpuściła. Teraz Roma też się obija. Nie mówiąc o sobie. To my tu będziemy pukać do biblioteki. No, świetna poezja, ludwieczna. Dużo w niej obrazu, też emocji. No na pewno jest inna od mojej, no ale każdy rodzaj twórczości ma jakieś tam swoje, nie wiem, przesłanie, zadanie. Tutaj ty powiedziałaś, że to jest poezja bez wulgaryzmów. Powiedziałam do Romy, że... Ja zaraz powiedziałam do Romy, muszę iść do Bożenia, żeby wydała mi następny tom. Żeby była w przyrodzie równowaga. Gratuluję ci, Janeczko. Ci, którzy nie używają wulgaryzmów w poezji, to sami znaczy, że jej nie używają na co dzień. Albo że ich nie mają na myśli. Dziękuję serdecznie, ale jeszcze ostatnie pytanie, który mówi, że w szufladzie jest bardzo dużo wierszy, prawda? Znowu je musisz usystematyzować, uszeregować, które są pierwsze, drugie, trzecie i czwarte, no to w końcu następny tomik. Kiedy nad tym, czy będziesz, czy pracujesz, czy masz zamiar pracować? Tak daleko. Nie myślę, coś tam jest. Ale już jesteś ośmielona. Ale już tak. A może powiesz, gdzie go zaprezentujesz w przyszłości? U ciebie. No tak, ja jestem pierwsza. No, ja to by było słuchaj. Nie chcę to zanudzać. Ja tutaj chciałabym coś jeszcze powiedzieć, żeby książka nie została przegapiona. Bo to wydawca powinien zadbać o to, żeby ją wysłać na konkursy. Już o to zadbaliśmy, no. Już szukamy, no. Tylko akurat te, które już były czyli deputackie, tak? Także ja już, Ania i ja już nad tym pracujemy, żeby tak. Służę informacjami, takie konkursy. Bardzo proszę. Gdzie nie może autor wysłać sam, tylko musi tak, być wydawca. Tak, to wiemy, więc jeżeli będzie miała jakąkolwiek ścisłą informację, to bardzo cię proszę. No. Ostatnie trzy zdania. Po pierwsze, bardzo jeszcze raz ci, Bożynko, dziękuję za to, że po prostu dzięki tobie też ten tomik między innymi powstał. Jestem ci bardzo wdzięczna. Bardzo serdecznie dziękuję Magdalenie, oczywiście. Jestem polonistką, więc ja nie zdawałam sprawy, co to znaczy objąć taką opieką redakcyjną tomik, ile tam było literówek, ile tam było rzeczy, które do poprawki, które Magdalena Kubiska jeszcze znalazła. Bardzo ci serdecznie dziękuję też za dopieszczenie od strony językowej. Bardzo dziękuję drugiej Magdalenie, pani Magdalenie Alsze. Bardzo mi się osobiście, bo autorce widzieliśmy się bardzo.
bardzo podoba okładka. Ale popatrz się, Basia. Że tak pięknie, że zaprojektowałaś i sprawdzałaś ten skład, także bardzo ci naprawdę jestem wdzięczna za to. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu za to, że przepraszam za to, że zanudzałam, że zabrałam około. Będzie dzisiaj czas. Ja zapraszam właśnie do nabycia tomiku.